Siema, siema. Witam na moim kanale. Z tej strony Harry. Gramy w Gridfall. Kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Mamy do przeglądnięcia jakieś padli nożerców. Ja nagrywam jeden za drugim. W poprzednim odcinku, jeśli oglądaliście do końca, to... No to już troszeczkę zacząłem narzekać na Gridfalla. Mam nadzieję, że tym razem nie będę, bo mówię, nagrywam odcinek jeden za drugim, także moje podejście do tej gry się nie zmieni, nie zdążyło zmienić w żaden sposób. No ale dobra, musimy się przenieść. Weź próbkę wnętrzności, przepytaj bliskich, a nie, to tutaj mamy się przenieść. Ale gdzie? Posterunek, obóz, kamiennego łuku. Dobra, przenieśmy się do wioski, zobaczymy, gdzie to mamy się tutaj dostać. Ja zaznaczyłem sobie chyba zadanka w... questach tutaj właśnie. Stwórz eliksir. Mamy stworzyć eliksir, ale... Ale najpierw mamy zrobić to. Także przenosimy się tam z powrotem. I tutaj zobaczymy, w którym miejscu to mamy znaleźć. A tu aż. Dobra, to dobrze by było do tego ogniska. Obóz kamiennego łuku. Tam się przeniesiemy. Obóz kamiennego łuku, proszę bardzo, jesteśmy. No to idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy dalej. No, zobaczymy, co tym razem. Coś mnie atakuje. Tu są jakieś. Chodźcie, chodźcie. Jest. To was tutaj troszeczkę zbijemy. No, oni są w ogóle nie groźni. Też pewnie punktów doświadczenia za nich nie dostanę żadnych. Oczywiście próbujemy level wbić. Idzie to dosyć opornie. Dobra, gdzie my mamy tu w ogóle wejść? No teoretycznie moglibyśmy tutaj przejść. Teoretycznie moglibyśmy przejść tu. Dobrze idę? No chyba dobrze idę. W sumie to nie wiem. Zaraz się okaże. Aha, ale tu przejdziemy. Bo to chyba trzeba na górę w ogóle podejść. Dobra, cofamy się. Cofniemy się całkowicie. Pójdziemy od drugiej strony, bo nie jestem pewny, czy tutaj da się jakoś na górę wejść, czy nie. Mamy ognisko, także tu powinno się dać wejść na górę, tam troszeczkę dalej. Siema. Chcesz mnie atakować? Nie byli skłonni do walki ze mną. No, ale jak już się natknąłem na nich, to... Tyle tylko, że tu jest problem z wejściem też. Na początek mamy dosyć zakręcony. Tu powinno się dać wejść, ale tu się... A, tu się da wejść, dobra. Da się, wszystko się da. Tylko trzeba odpowiednią miejscówkę znaleźć. No i dzisiaj spróbujemy ten cały rytuał zorganizować, czyli musimy znaleźć broń i z tych padlinożerców jakieś tam części. Czy ja muszę z nimi walczyć? Chyba muszę. Dobra, bijemy ich wszystkich. Zanim się ockną, to już zginął. Dobra, dwa naraz, bo to spory. Dobra, już. Odpuść. Teraz ty i ty. A jeszcze eliksir mamy jakiś przygotować. A do tego potrzebujemy stół, ale to stół to znajdziemy w jakiejś wiosce. Gdzie się przeniesiemy? Może znajdziemy stół, warsztat. A przy ognisku jakimkolwiek przecież są warsztaty. Dobra. Oginęli.
Teraz ty. Tu jakieś ciało leży w ogóle. Żołnierze. Ciało żołnierza, no dobra. Wbijamy wyżej. Patrzę, czy się nagrywa. Raczej się nagrywa, no byliśmy tutaj oczywiście. Tutaj walczyli, znaczy oni tu walczyli, poginęli. Czy to nie jest ten miecz, którego szukamy? Bo jeszcze tę broń musimy tu znaleźć. I jedno i drugie jest w jednym miejscu. Jedno i drugie powinno być w tym samym miejscu, także nie będziemy musieli tu jakoś za bardzo biegać. Tutaj te stwory to pilnują. No dobra. A to nie żyje. To nie żyje, ale za to pożyje. Dobra, jeszcze jeden strzał, jeszcze jeden strzał. Dobrze, dobrze by było się właśnie jednego pozbyć. Mamy adrenalinę, żeby przeatakować. Uważaj. Leci z pomocą. Ogłuszony. Jeszcze jeden strzał. Dobra, padł drugi. Tutaj Petrus sobie całkiem dał radę z jednym. Okej, okay, jeszcze jeden strzał. A ten się tutaj zbagował, bardzo miło z jego strony. Nie był w stanie do nas dobiec i nas pokonać. No i dobrze, przewrócimy jeszcze. Ale tutaj już w trójkę to damy radę bez najmniejszych problemów. Dobra, zginął. Wnętrzności, no właśnie, to musimy te wnętrzności, to było z tych stworów trzeba zebrać. Mamy drugie i tutaj będą trzecie. Bardzo ładnie. Tego przeszukamy. Mamy jeszcze jedno. Aj, kręci mnie w nosie. Czyli standardowo, jak zaczynam nagrywać, kichać mi się chce. Może uczulony jestem na mikrofon. Dobra, nieważne. I tutaj powinna być ta broń. It's Katasax, I'm certain. It must have been broken during the battle. Let's take it back to Mev. Dobra, dobra, nie filozuj. Stwórz eliksir. Obóz. Dobra, tu stwórzmy eliksir. Gdzie jest nasz stół roboczy? Właśnie. Eliksir rytuału demona. Nie, no to co mamy? To święty eliksir przeciwko... Oto, to do rytuału. Dobra, eliksir jest stworzony. I teraz o północy mamy się spotkać z... Noc. Okej, okay, jest noc. I teraz mamy się spotkać gdzie? To jest pytanie dobre. O, tu niedaleko. Nawet nie musimy jakoś specjalnie... Nie wiem, czy jest północ. Miejmy nadzieję. Na pewno jest ciemno. Pewnie nie było znaczenia. Nie miało znaczenia to przespanie się, bo pewnie jak tam dobiegniemy, to z automatu się włączy, że jest noc. Mamy prawie level, prawie wbity. Myślę, że jeszcze jest jedna walka. O, na przykład taka i może ten level wpadnie. Zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy, jak ich tylko pokonamy. O, ale tu się chyba zrymowało. Dobra, jeszcze ty. Jest 33 poziom, proszę bardzo, bardzo ładnie. Zbieramy wszystko. Nie wiem, czy tam jakiś punkcik, punkt umiejętności, punkt talentu, bardzo ładnie. W celność chyba będziemy szli tym razem. Dobra, sprawdźmy. Umiejętności, tutaj zbieramy punkty, pozostałe punkty 1, tutaj zbieramy punkty, żeby odblokować sobie burzę. No ale to potrzebujemy 3. A w talentach otwieranie zamków, no kolci mnie to otwieranie zamków na poziomie trzecim, bo są jakieś skrzynki, które są pozamykane. Zwiększa zasięg odkrywania na mapie, dodatkowo zwiększa liczbę składników przedmiotów pozyskiwanych w wyniku zbierania, to już mi chyba niepotrzebne. Rzemiosło mamy na poziomie trzecim. Wigor. Charyzma, nieznacznie obniża ceny u kupców i zwiększa zdolności bojowe twoich towarzyszy, nieznacznie zwiększa szanse na powodzenie niektórych opcji rozmowy. Nauka. Hmm.
A, weźmy otwieranie zamków. W końcu będziemy mogli sprawdzić, co jest w tych skrzynkach, których do tej pory nie mogliśmy zaglądnąć. Gdzie mamy iść? Tu? Tu, ale to jest gdzieś tu. To będzie gdzieś tu. O, tam daleko. Już widzę wykrzyknik. Da się tutaj przebrnąć między tymi krzaczorami? Da się. U. Dotarliśmy do jakiegoś miejsca. Okej, pogadajmy z nią. Were you able to find the elements I need for the ritual? Yes. Here is what you asked me to bring. This is good. The moon is high. We may start. Take your place. Katasar, we have come to learn the truth of your death. Ato al komfrangawi brandi, olehanamemen adestame haman. Baravridenan tahanemo kwade grenfem, linkwi damdaren auteda hodogs. Lemat, de tahawan kloisam, de talugedon velam, de taragam buledam. De tataminam reloidan. Adot alamen kantebeidam. En antelam verfragtam gom. Katasak, help me. Please. Show no fear. I do not think he means you any harm. What is this? This monster? Why is it attacking us? I don't know. I don't understand. It is as if it seeks you out. It wants you. You never should have done that, Katasach. To save one Renaikse, you put us all in great peril. His spirit is different. He receives badly. You have woven the bond of the Deathbringer. What is happening to you? Get a hold of yourself. Come on. Go. I cannot believe it. He has returned. Who has? Finbar. The High King. We thought he was dead. He disappeared months ago. Is he the attacker? And what of Konstantin? Have you seen a young, blonde-haired man? He was sickly. Yes. The golden herd was there. And he was afraid. Katasach protected him before he was killed by Finbar. Leave me now. I am very tired. How are you feeling? Better. What are you going to do now? If I want to have any Konstantin, I must follow Vinbar. I have no choice. Do you know where to look for him? Vinbar has been missing for moons. I know that he was headed for his village the last time we saw him. They might be able to tell me there. Thank you, Mev. You have helped us greatly. Do not thank me. I have not done this for you, but for Katasach. In order to satisfy my curiosity, I betrayed my king. You will find him and confront him, no doubt. All that remains for me to do is to pray that I have done nothing that cannot be fixed. Farewell, Mev. Znajdź ślady wielkiego króla Vinbara. No dobra. Gdzie te ślady mogą być? Na pewno nie są tutaj nigdzie. Także robimy pełny odwrót, biegniemy do Globusa i spróbujemy się przenieść do lokacji, gdzie te ślady będą. Jak to wygląda z zadaniami? To jest cały czas ten sam quest. No dobra,
cały czas głos nieboszczyka. Czyli nie zrobiliśmy jeszcze głównego. Znaczy tego, może to nie jest główne zadanie, bo główne zadanie to jest w ogóle znalezienie tego Konstantina, ale... Ale... Gdzie to mogę zejść? Ale tego głosu nieboszczyka też jeszcze nie wykonaliśmy. A tu chyba muszę wejść. Nie. Tutaj schodzimy tędy i już któryś to raz się pomyliłem tutaj. Cały czas w sumie w to samo miejsce idziemy. Dobra, tu jest globus. Spadamy stąd. Gdzie mamy się udać? Szeptaj bliskich Wielkiego Króla. No, wydaje mi się, że tutaj musimy się udać teraz. Pójdźmy do kupca. Dawno nie byliśmy u kupca. Czy ty masz coś, co można... Celność 4. Można by było karabin. Odporność... Oszołomienie. Proszę bardzo. Te karabiny są lepsze niż to, co mamy. Karabin skałkowy księcia. Stać nas? Stać nas. Kupimy sobie. Biała przybica to posiadamy w tym momencie. Co tutaj? Kubrak jakiś? Nie, rękawice. Rękawice można ulepszać w sumie. Potrzeba było siłę woli większą. Amunicja. Nie potrzebujemy kupować amunicji już. Dobra, sprzedaż. Mamy teraz taki karabin. To ten garłacz odkrywcy. To chyba możemy sprzedać całkowicie. Nie wiem, po co mi to jest. Używaliśmy go długo, ale teraz już mamy całkiem coś lepszego, także tego się pozbędziemy. Tutaj mamy trzy rzeczy do sprzedania. Wytrzymałość tutaj potrzebujemy, żeby tą zbroję założyć. Grube rękawice to rzemiosło plus jeden. Tego założyć nie możemy. No i to możemy wszystko posprzedawać, dobra. Tutaj jest jeszcze stół nasz. A na stole chciałbym sobie usprawnić właśnie ten karabin. Zdobiony metalowy uchwyt uszkodzenia pancerza zwiększa. Obrażenia zwiększa. Oszołomienie zwiększa. Uszkodzenie pancerza. Dobra, weźmy to. Weźmy to i możemy zmykać dalej. To lecimy. Lecimy kolejne rozmowy przeprowadzić. Musimy przeprowadzić kolejne rozmowy. W ogóle jesteśmy w lokacji Kamienne Schody. W lokacji, w której nie byliśmy. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Tutaj jest zejście w bok, ale... tu coś jest. A, i tak możliwe, że tu będziemy musieli przyjść. To na razie sobie to odpuścimy. Biegniemy. Questy robić. O! Ułazi stwór jakiś. To nawet trzy. Nie wchodzimy im w drogę, jeśli nie musimy. Nie mam potrzeby walczyć ze wszystkimi. Z tymi już będzie trzeba. Czy nie? Myślałem, że nie będzie trzeba, ale jednak. Ała! Halo! No patrz, jak mnie kopie. Dobra, teraz wszyscy na jednego. I zginął. Okej. Okay. Tutaj, w tej lokacji może być więcej, właśnie, więcej punktów za... Znaczy, więcej punktów doświadczenia za te stwory. Że szybciej level może tutaj lecieć.
Tam muszę chyba zejść, ale to na pewno nie tędy. Nie, muszę wejść na górę i przejść dookoła. Dobra. No lecimy. Zablokowałem się. Nie bój się, jeleń, z tobą nie będę walczył. Nie będę cię zabijał. Ja zabijam tylko dziwne stwory. No, takie jak te na przykład. Siema. Ile was jest? Dwa. Auć. Dobra, podlećmy się. Kurczątko, ani jeszcze... Jeszcze mnie... Zatruwa czymś. Skubany. Dobra, jeden padł. Dobra, podlecimy się. No, nie zdążyłem go zabić. Nie zdążyłem go zabić. No, troszeczkę ten pasek rośnie tutaj. Dwa stworki zabite. Podlećmy się już na full. Biegniemy dalej. Tam są kolejne. Ale tak, tu musimy pójść. Obszar obozu, czyli tutaj będzie ognisko. No to ognisko odpalimy. Zobaczymy, ile jest w ogóle w tej okolicy ognisk. Dwa tylko. Tylko dwa. I teraz tak, czy mogę tu zejść? Tak, nawet by wypadało tutaj zejść, bo te ślady są gdzieś tu. Czy ślady. Ludzie, z którymi musimy porozmawiać. Tutaj będą. Dobra. Jakaś wioska. Popatrzmy, czy tu jest ktoś. Gdzie jest ten ktoś, z kim mamy porozmawiać? Bo czy jest ten... Raczej jestem pewny, kwestia tylko tego, gdzie. No dobra, chyba z nimi po prostu trzeba gadać ze wszystkimi. Albo z jednym zagadać i po prostu zaliczy. Porozmawiajmy z tym. Birst Tiotomad on Almanawi. Trochę nie rozumiem. Esquetu. Hello. I'm sorry, but I do not speak your language. Really? Then you are a Renaigse. I have never met one with the bond. Might I do something for you? Tak, chcę zapytać o osoby bliskie wielkiemu królowi. I am looking to find Vinbar, the High King of Tirfredi, and I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island, but I was hoping someone here might know where he's hiding. You should speak with Sarah. She is the companion of our king. Where might I find her? I do not know. She left the village. Jak zwykle. I have not seen her in several days. Anything else? Nie chcę już nic wiedzieć. Chcę. Goodbye. Chcę wiedzieć, gdzie ona jest. Dobra. A tutaj coś jest jeszcze. No nie, tu jest przepytać. Dobra, może jeszcze ktoś tu chce z nami rozmawiać. Halo? Halo, ktoś tu jeszcze chce z nami rozmawiać? No niby tu ktoś jest. O, ta osoba chce. Może ona ma coś ciekawego do powiedzenia. Bird Tiertumad, it is rare to see Renaigse here. Is there something I can do for you? Zapytaj o nieobecność Sary. Would you know where I could find Sarah? She left to follow Vimbar. She wanted the mountains to take her as well. What do you mean? I don't know if Renaigse could understand. Our High King is on Olmenawi. And a Donegad. His bond with the mountain is very strong. Even stronger now that he speaks with the Enolmil Frichtimen. Do you mean to say that he is becoming one of those giant creatures? This phenomenon is truly incredible. I would so like to understand how it works. Sera knew that the mountain would take him back. And she wanted the mountain to take her as well. She went to attempt to bond herself to it. She sought the cavern of knowledge. We haven't seen her since. She might have succeeded.
Anything else? Yeah. Thank you for your help. To chyba wszystko. Znaczy nie wiem, czy nie muszę więcej z nimi rozmawiać, no bo nie dowiedziałem się niczego. No jeszcze popytamy o tego wielkiego króla. Bo oni mają tutaj... O, zapytaj ją, gdzie znajduje się jaskinia wiedzy. Where is this cavern of knowledge located? We don't know. The caverns of knowledge are the concern of the Donegada. Anything else? I'm looking for High King Vinbar. I know that he disappeared after having visited the heart of the island. But someone here, in this village, might know where he went after that. If anyone knows, it would be Sarah. But you will not find her here. Anything else? No dobra, zapytamy o tego wielkiego króla. You must know the High King Vinbar. What can you tell me about him? He was one of the greatest Donegada. Wise amongst the wise. But the arrival of the Renaixe troubled him. He was afraid that you would be like the people of the sea. He traveled the island far and wide, sought the other kings and queens, and consulted the other Donegada. And then he spent more and more time speaking with N on Mil Frichtimen. He moved away from us until we hardly saw him at all. Anything else? Nic już nie chcę wiedzieć. Thank you for your help. Gwaulemsek. No ale nie zaliczyło. Z tobą mogę pogadać? Renaixe. Spadaj. Coś jest. Dziwnie się zrespiło w miejscu, w którym ja mogę tego podnieść. Dobra, nieważne. Tam jest jeszcze coś. Zobaczmy, co to jest, ale... No bo już rozmawiałem z nimi. Zabierzemy. Nie rozumiem tego troszeczkę. Co jeszcze mam się dowiedzieć od nich? Może ten jeszcze nie powiedział wszystkiego, co miał do powiedzenia. Might I do something for you? I heard talk about a cavern of knowledge. It is a place where the Donegada go within the earth. They hear the voices of those that went before them, and they learn. There are some on Tir Fradi. The closest to our village is found to the northeast of here, but the entrance is sealed, hidden. It is a sacred place, a place for only the Donegada. Anything else? No, no. Goodbye. No. Wa'awlem seg. Dowiedzieliśmy się wszystkiego, co chcieliśmy się dowiedzieć. Teraz mamy się udać... Uhu, aż tu. No dobra. W takim wypadku lecimy tam. W takim wypadku spróbujemy tam dotrzeć. Tylko chciałem... Tak, nie wiem, czy tutaj warto iść. Co te pytajniki tu dają, ale... Nie, no nie będę na razie zbaczał z drogi. Idziemy tam, gdzie prowadzą nas questy. Cicho. Cicho, jeleń. Jest ognisko. Tu by trzeba było skręcić w prawo, a trochę dalej w lewo. Tutaj zabiliśmy te stwory. Tu powinno być przejście, tak jest. Wzdłuż rzeki pójdziemy. No dobra, idziemy w dobrym kierunku. A skoro idziemy w dobrym kierunku, no to jesteśmy coraz bliżej
jaskini. O, tutaj stwory. Nie winie. Dostałem ci szała znowu. Jeszcze jeden. Bardzo ładnie. Zabieramy. Skóra. Łup. I biegiem dalej. No już te levele teraz to powolutku, bardzo, bardzo powolutku lecą. Mam nadzieję, że do 40 nie będę musiał dobić, żeby przed końcem gry, bo to by oznaczało, że gra będzie jeszcze bardzo długa. Tutaj będzie, tu będzie pewnie ognisko na życie, ale niekoniecznie, może być też... W sumie to nie wiem, co może być, ten monument może tu być. Dający punkcik. Zaraz się przekonam. No nie, jest ognisko po prostu. Mamy drugi obóz. No i dochodzimy coraz bliżej do tej jaskini. Znaczy, do tego miejsca spotkania, bo nie wiem, czy tutaj jest jaskinia akurat. Ktoś gada. It is time to tell us all you know. The sooner you speak, the sooner this will be over with. Dobra, chyba ją tam chcą pobić. Lecimy jej pomóc. A, już ją złapali. She's been enduring this punishment for hours, blow upon blow through gritted teeth. Truly savage beast we have here. Do we even know if it speaks our language? Leave us. You will eventually tell us. O, to podobno do tej, która chodzi z nami. Jej koledzy. Defiance is only prolonging the inevitable. You remind me of that rat my master was studying. The creature used all of its fire in an effort to escape. Scratching, twisting, refusing to understand that the cage holding it was its only remaining world. It had everything it could ever need, but it wouldn't stop looking for a way out. Even though its fate was now sealed to serve science, its animal instinct drove it to flee. It had strangled itself between the bars of its own cage in a final futile attempt to escape. It was an enormous beast and very clever. If it had simply relented, it could have lived peacefully for many years. Instead of that, dobra, chyba trzeba jej pomóc. How can they do this? This is such a disgrace. Let's talk to them. Dobra, nie będziemy im przemawiać do rozsądku, tylko idziemy ich pobić. I understand you may be impatient. And these so-called scholars deserve to be punished. But if we waited until nightfall, we could set her free discreetly and take her somewhere safe. Potajemnie czekamy, czy... Znaczy potajemnie. Czekamy do zmroku i potajemnie? Nie. Dopina. Do ataku. Chodź, chodź, chodź. Kurde, twardy był. Przez chwilę był twardy. Okej. Gdzie, do kogo ty tam strzelasz? Ready to shoot, fire!
palić potajemne. O, jakieś rękawice fajne. Potajemne podchody. Znacie mnie, u mnie potajemne skradanie się i tak dalej kończy się zawsze w taki sam sposób. Czyli robię największe zamieszanie, jakie jest możliwe. Muszę pograć w jakąś grę, której naprawdę skradanie się jest głównym celem. Bo... O, bo ja nie umiem się skradać. Lord Desarde, what a pleasure to see you again. What good wind brings you? We've been looking for a woman. In fact, it's the one you've just been torturing. Can you explain to me what she has done to be treated this way? Believe me, we would never have reached such extremities if she had told us what we wanted. You see, we have been studying these beings that show, like you, such strange markings on their bodies. We call them metamorphs. But the natives call them Onol Manawi. And we seek to learn through what process they metamorphosize. We heard talk of a cavern of knowledge. The savages hide all of their knowledge within them. And certainly all the secrets that interest us. We discovered one here, but are unable to enter. This woman, she knows how to enter. But as you have witnessed, she refuses to tell us how. To know we are so close to understanding such a fascinating phenomenon, and to be able to do nothing. Let's just say it has made us aggressive. It's extremely regrettable. Free her. We would like to have a word with her. She won't tell you anything. Let us handle this. She will give in at some point. Lord Desarde has a soft spot for the savages. But he understands the price of knowledge. As proof, he spared my life during our last encounter. Hmm. Pozwól przemówić. No dobra, najpierw niech ona przemówi. Później będziemy zastraszać, a na końcu ich pobijemy. Afra? I am so ashamed. To think that I worked alongside you. You are not sages. You are worth no more than a band of drunken brutes. And you shame me even more than the others. To think that we left our master's service together because of his cruelty. You are unfair, Afra. We are so close to making a fantastic discovery. You know that deep down I am not like that. Then prove it. Oh, free her now! We shall leave. Nothing more holds us here. Jednak nie będzie trzeba ich pobić. No cóż. Nie, to nie. Ja już się nastawiłem na walkę. How are you feeling? Better now. Those Renaixe are absolute monsters. But who are you? You too are a Renaixe. Why have you freed me? We were told at Wen Shavar that you and you alone could tell us where to find High King Vinbar. I wish I knew where he was right now. He bid me farewell weeks ago, and he has not returned. I waited a long time, and then I came here. To enter into the Cavern of Knowledge. You believe this is where he's hiding? No. But he came here often before he disappeared. I'm hoping to find answers. You save me. And so I must help you as well. You may come with me. The Cave of Knowledge is a bit further north. Jaskinia się znajduje nieco na północ. Halo, czekaj na mnie. Dobra, pomoże... zajrzymy tam do tej jaskini, zobaczymy, co tam się wyprawia. Jeszcze w tym odcinku sprawdzimy tę jaskinię. O, biegnij. Fascynujące jest. Podróż za NPC-em. No ciekaw jestem, czy tego wielkiego króla będzie trzeba... Nie, no raczej nie będzie trzeba się z nim bić, bo on jest ich sprzymierzeńcem, także nie będziemy musieli go chyba zabijać. No ale zobaczymy.
Na razie musimy dotrzeć do jaskini. No i tutaj chyba wygląda na to, że jesteśmy już. O. Here is the entrance to the cavern of knowledge. I hope that Vinbar has left a clue to where he went. Something I could track. Is it your wish to join him? He is my Munundanem. That means the one who shares my mind in your language. We must be reunited. I understand. But why protect the entrance to the cavern at the risk of your own life? The caverns of knowledge are truly sacred places. Only the Donegada have the right to enter. But you're not a Donegad, is that right? I am not. But I must enter in spite of everything. And since you have helped me, you may enter as well. Even if I am not sure I can trust you, because you spared these people. Remind yourself that this honor is immense and show respect. I implore you. Put your fears to rest. We have not come to defile this sacred place. How do we enter? Allow me. I have seen Vinbar make these movements so many times. No i otworzyła nam drzwi do jaskini. Dobra, ale jaskinię będziemy badać już w następnym odcinku. Z tego względu, że może ona być rozległa, pewnie będzie dużo dialogów. Znając życie, jak to wygląda z questami w takim wypadku? Zbadaj jaskinię, po prostu mamy zbadaj jaskinię 0/4. Śladem wielkiego króla, takie jest zadanie. Aha, bo my przeskoczyliśmy. A, bo to tak działa, śladem wielkiego króla. A tutaj znajdź ślady wielkiego króla, czyli to jest jakoś połączone jedno z drugim. Przeskoczyliśmy z tego zadania do tego. Ale chodzi o tego samego króla. No dobra, no tak to wygląda. Jeśli chodzi o zadania, jakoś to się tam łączy i pewnie w końcu dojdzie do głównego, do wielkiego finału. Mam nadzieję, że nie potrwa to już bardzo długo, ale to się wszystko okaże w następnych odcinkach. A na dzisiaj to tyle, także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!